dobry. Jesteśmy w gminie Harsznica, w polskiej stolicy kapusty. Gościmy dzisiaj u Państwa Marcina i Magdaleny Garus na poletku pokazowym firmy Seminis. Jest to już trzeci rok, kiedy razem z Marcinem przygotowujemy dla Ciebie poletko pokazowe pod nowe odmiany kapusty, a jak również te wszystkie znane odmiany i cenione przez producentów w okolicy. Marcin, powiedz mi, czemu wybierasz odmiany Seminis? Nie tylko tutaj na poletku, ale również w swojej produkcji. Dlaczego wybieram? Dlatego, że są niezawodne odmiany, bardzo dobry smak po upiszeniu. Dużą tolerancję mają na szkodniki, na choroby. A jaka jest Twoja ulubiona odmiana, jeśli chodzi o kwaszenie? Do wczesnego kwaszenia Tobia, natomiast do późniejszych kwaszeń na jesień Mędzania, Westri. Mhm. Te odmiany. Przechowania, do przechowania Galaxy, Kronos. Galaxy z tego względu, że jest odporna na wciornastka, ma bardzo silną okrywę woskową i to chroni przed szkodnikami. Tak, to prawda. Nasze odmiany cechują się właśnie tym, że w czternastek ich tak nie bierze jak pozostałe. Tak, a powiedz mi, co jest dla Ciebie ważne, jeśli chodzi o surowiec na kiszenie? Jakość krajanki, wybarwienie i smak. Przede wszystkim. Słodka odmiana Mędzania, Westri, super smak. Przede wszystkim ten smak, bo to jest najważniejsze, jeśli chodzi o ten walor dla producenta. Dla producenta i potem dla konsumenta docenia to. Dokładnie. Marcin, jeśli chodzi o choroby i o trudności, co było takim najgorszą trudnością w tym roku? Najgorszą trudnością to było raz posadzenie tych odmian, bo było bardzo późna wiosna. Późno się rozpogodziło, bo lało, stoblało. Potem posadziliśmy, to była bardzo duża presja i presja chorób grzybowych, bakteryjnych. Następnie gradobicie, tu nie widać tego, ale dużo główek jest uszkodzonych przez grad i porobiło bardzo dużo wyrostków takich. Narosło zamiast jednej główki to po kilka. Tak, uszkodziło po prostu stożki wzrostu. Tak, stożki wzrostu pouszkodzone. W tym roku była bardzo duża presja wciornastka. Każdy pewnie zauważył, że latało tego w powietrzu mnóstwo, jak się zboża zaczynały zasychać. Duża presja była tantnisia, natomiast ten rok był bardzo mokry, deszczowy, nie było presji mączlika. Mhm. Też to każdy chyba widział. I jak z tym wciornastkiem poradziło sobie nasze odmiany? Bardzo te odmiany, które mają silną okrywę woskową, bardzo dobrze. Mhm. A resztę zrobiła ochrona. Marcin, a powiedz mi, jakie są Twoje ulubione odmiany, jeśli chodzi o świeże, takie pierwsze kwaszenie i przechowywanie? No, jeśli chodzi o pierwsze kwaszenie, to od lat standardem jest Tobia. Bardzo duży plon, bardzo dobry smak, dobra jakość kwaszonki. Następnie Westri kisimy, potem Mędzanie. Od paru lat już Mędzanie. A takie dłuższe przechowywanie? Do dłuższego przechowywania z białych kapust to standard Galaxy. Galaxy odporna na wciornastka, bardzo dobra jakość, na gołąbki dobra jest ta kapusta. I z czerwonych to odmiana Rona. W tym roku razem z Marcinem wybraliśmy kilkanaście odmian, znanych i lubianych odmian hodowli Seminis, zarówno do przeznaczenia jak na świeży rynek, do przechowywania, jak i na kwaszenie. Na poletku pokazowym marki Seminis w tym roku mogą Państwo obejrzeć taką odmianę jak Roxy. Jest to nasza czołowa odmiana w segmencie kapust czerwonych, przeznaczona do długiego przechowywania. Odmiana ta tworzy bardzo wyrównane, lekko wydłużone główki, dorastające nawet do 3,5 kg. Odmiana ta cechuje się przede wszystkim z bardzo wysoką zdrowotnością w polu, co daje możliwość producentom zmniejszenia kosztów produkcji, no i tym samym ochrony oraz zachowania doskonałej jakości główki podczas przechowywania. Na uwagę tutaj zasługuje na pewno standard, jeśli chodzi o długie przechowywanie, czyli nasza odmiana Galaxy. Odmiana jest sprawdzona już przez różnych producentów w różnych latach i na różnych warunkach glebowych. I za każdym razem ma tę powtarzalną jakość i nie zawodzi producentów. Jest to kapusta o około 175 dniach wegetacji. Odmiana chwalona przez producentów za zdrowotność liści. Przede wszystkim
wszystkim no to znikome objawy żerowania wciorniastka oraz jakość w okresie przechowywania. Na polsku chcemy również przedstawić Państwu odmianę Kolia, która jest jedną z podstawowych kapust do kwaszenia tutaj w okolicy Harsznicy. Producenci cenią ją za lekko kremową kwaszonkę, za wysoką tolerancję na wciorniastka oraz za pewniak, jeśli chodzi o długie przechowywanie. Menzania jest to nasza odmiana polecana przede wszystkim na kwaszenie. Jest to odmiana o okresie 110-120 dni wegetacji. Producenci cenią ją przede wszystkim za słodki smak, za idealny surowiec do kwaszenia oraz za wysoką jakość kwaszonki.